Mazowiecki finał konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo odbył się podczas Święta Kwitnących Jabłoni zorganizowanego przez gminę Grójec. Stoiska uczestników konkursu cieszyły się dużym zainteresowaniem. Jest nam ogromnie miło, że zostało tu udostępnione miejsce i możliwość przeprowadzenia konkursu bardzo, bardzo ważnego, związanego również ze smakami owocowymi, również ze smakami również tych jabłoni naszych grójeckich. Konkurs, który, szanowni państwo, nazywa się Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionu, bardzo, bardzo popularny. Samorząd Województwa Mazowieckiego ufundował w tym konkursie, zresztą tak jak i w innych konkursach kulinarnych, nagrody. I to jest chyba bardzo ważny element, który samorządowo my wspieramy, właśnie ten produkt regionalny i produkt ekologiczny naszego Mazowsza. Przyjechaliśmy dzisiaj na konkurs Smaki Regionów z samymi pysznościami, które produkujemy sami. Mamy dzisiaj i kiszoną kapustę, i kiszone ogórki, i mamy dzisiaj również dwa produkty, które są nominowane do Perły. To jest ocet czereśniowy dwuletni, bardzo aromatyczny, oraz nektar okienny malinowy. Koła gospodyń wiejskich chętnie uczestniczą w tego typu rodzaju wydarzeniach, spotkaniach, czy to są dożynki, czy dni danego regionu. Jest to doskonała okazja do tego, żeby podzielić się własnymi doświadczeniami, własnymi produktami, żeby wypracować sobie dalsze strategie na przyszłość. Podczas imprezy pojawiło się również stoisko promocyjne powiatu grójeckiego. Przypadło nam w udziale wystawić namiot promocyjny Starostwa Powiatowego w Grójcu po raz pierwszy na uroczystościach Święta Kwitnących Jabłoni. Cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Myślę, że to jest dobra promocja naszego powiatu. Jesteśmy tu dzisiaj ze stoiskiem zorganizowanym przez Powiat Grójecki, ponieważ impreza pod nazwą Święto Kwitnących Jabłoni organizowana przez gminę Grójec jest pierwszą imprezą, która się wpisuje w cały projekt Grójec, kulturalną stolicą Mazowsza.